gdzie jest ten zasięg? Tu mam! Mam! Trzy, dwa, jeden! No gdzie on jest? Tu mam, chodźcie! Nie ma co. Tu mam, tu mam, tu! Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję wam spektakl, ale zanim zaczniemy, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu tego kanału. Dawno, dawno temu, kiedy chodziłem jeszcze do szkoły podstawowej na początku lat 2000, na stałe łącze z internetem mogli pozwolić sobie nieliczni. A telefony komórkowe były tak solidne, że można było z nich budować domy. Darmozjady były nazywane darmozjadami, a nie jakimiś tam youtuberami. Ja już mam serdecznie dość tych hejterów. Przychodzi taki głupek, co ma 5 followersów na krzyż, w tym swoją mamę i 3 boty. Mieli tym swoim zazdrosnym językiem ple, ple, ple. Kiedyś to było, a teraz już nie jest. Jeżeli ci się coś nie podoba, to w prawym górnym rogu masz jej krzyżyk, w którego możesz kliknąć i wcale nie musisz się tu z nami męczyć. Czy to jest ta Julka z ekipy Fiza? Twoje największe fanki. Jesteście nasa na naszej liście 50 ulubionych youtuberów. Ach, jesteście takie słodkie. Mam najlepsze fanki na świecie. Napiszcie do mojego menadżera, on poda wam numer konta. Dla najwierniejszych fanów mam specjalną ofertę. 100 za autograf i 5-minutową rozmowę ze mną. Z dodatkową opłatą możecie zadać mi 2 pytania. Hashtag love my followers. Ale my za nic nie będziemy płacić. Jeśli nie zaobserwujesz naszych profili, to napiszemy wszędzie, że śmierdzi ci z buzi i kopiujesz pomysły od dziewczyn z Teamu XYZ. No ale wiesz, kocham cię. Spadajcie ode mnie, bo was zaraz zablokuję! Ja bym tak nigdy nie potraktowała swoich fanów. Chodźcie, dołączcie do mojej społeczności. Savage love, did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get too fucks, but I still want that. Za moich czasów ludzie bardziej cenili sobie bliskie relacje. Nawet słowa były bliżej. W końcu nikt nie stawiał spacji między znakami, żeby jak najwięcej słów zmieściło się w SMS-ie. A teraz to wszyscy jakoś tak osobno. Zresztą nawet słów już nie ma. Słowa zmieniły się w emotikonki oraz kciuki w górę albo w dół. Postanowione! Sama zacznę kręcić filmiki. Chcesz do mnie dołączyć? Jasne. Internet. No gdzie ten zasięg? Znów go nie mogę znaleźć! Tu mam! Tu mam! 3, 2, 1. Dobra, poddaję się. Poddaję się, nigdzie go nie ma. Dramat. Wyobrażacie sobie świat bez dostępu do internetu? Chaos, apokalipsa, zamieszki na ulicach, strumienie łez, zbiorowa histeria, smartfon, obiekt kultu, przedłużenie zmysłów człowieka. Smartfon stał się tak niezbędnym i naturalnym zjawiskiem, jak wschód i zachód słońca, jak pąki na drzewach wiosną i gubienie liści jesienią. O, poznacie go we państwa, prezydentka,
Swego czasu prowadziła kanał kulinarny i zobaczcie, jaki sukces sobie zgotowała. Chodzenie do urn to przeżytek. Obecne głosowanie odbywa się na oficjalnym Instagramie rządu. Obywatele i obywatelki, wierzę, że każda osoba w tym kraju, bez względu na płeć, miejsce zamieszkania i poziom wykształcenia, zasługuje na jedno. Darmowy i bardzo szybki internet. To podstawowe prawo człowieka. Darmowy internet! Darmowy internet! Darmowy internet! Darmowy internet! Studia youtuberskie są najbardziej obleganym kierunkiem. Badania dowodzą, że największy wpływ na społeczeństwo w tym kraju ma FIS. Czołowy youtuber ma on nawet swój osobisty gabinet w Sejmie. Większy od gabinetu prezydentki. Jest jednak jedna osoba, która postanowiła zmienić wszystko. Poznajcie historię hakera. Mimo to, że skończyłem informatykę, to nigdy nie ciągnęło mnie do świata YouTube'a. Oglądałem tylko jedną YouTuberkę, która zdawała mi się być wyjątkowa, miała cudowny kontakt z widzami, a poza tym, cóż, podkochiwałem się w niej. Kochani, jesteście dla mnie wszystkim, całym moim światem. Przede wszystkim dziękuję wam za wsparcie, za wszystkie łapki w górę, za szerowanie moich filmików, za to, że byliście ze mną w tych dobrych i złych chwilach, jak najlepsi przyjaciele. Naprawdę czułem się jej przyjacielem. Śledziłem każdy jej ruch, zdyszkowałem każde wrzucone zdjęcie. Kupię nawet jej kwanowski gadżet za grube pieniądze. Chociaż wszyscy trąbili, że to jest chłam za 5 zł z chińskiego marketu. Kochani, z kodem rabatowym Team Krówka macie 10% zniżki na cały fanowski zestaw. Ale było to coś znacznie gorszego niż wciskiwanie ludziom badziewia z plastiku. Pewnego razu zorganizowała Q&A na swoim Instagramie. Dobra, kochani, zaczynamy odpowiadać na pytania. Jaki jest twój ulubiony kolor? To trudna decyzja, bo nie chcę urazić żadnego koloru. Na tę chwilę beżowy. Co najbardziej lubisz w chłopakach? Lubię być w centrum uwagi, więc gdy kręcą się wokół mnie jak słońce wokół ziemi, spełniają moje wszystkie zachcianki. Więc napisałem jej, kochana, to ziemia obraca się wokół słońca, a ona mnie zablokowała. Tak po prostu dała mi bana za podstawową wiedzę. Zablokowała mnie i Mikołaja Kopernika. Nie mogłem się z tym pogodzić, więc zaplanowałem zemstę. Kochani, od jakiegoś czasu używam kosmetyków marki Czysta Buźka. Dzięki temu moja buźka jest czysta, piękna i nawilżona. Tak naprawdę nie używam tych kosmetyków, bo jak raz nałożyłam je na próbę, to miałam jakiś wielki wysyp pryszczy na twarzy. Nie, to nie były pryszcze, to były pulsujące wulkany. Ale skoro zapłacili mi za tę reklamę, to szczerze się z tym badziewiem do tej kamery i próbuję wcisnąć to moim widzom. Matko, co ja wygaduję? Witajcie na moim vlogu. Dosłownie 5 minut temu się obudziłam. Patrzcie, jak przecieram oczy. Kłamie. Obudziłam się 2 godziny temu. Zrobiłam makijaż. Przez pół godziny próbowałam ukryć cienie pod oczami, ale mi się nie udało. Więc wybrałam sobie odpowiedni filtr na twarz. Efekt Baby Beauty. Ustawiłam światło. 3 razy zmieniałam piżamę i wyprostowałam włosy. Udaję przed wami, że dopiero się obudziłam, bo nie mogę pogodzić się z tym faktem, że wyglądam inaczej niż na zdjęciach przerobionych przez Photoshopa. Ale nie powinnam tego mówić. Cześć, robaczki. W tym filmiku zobaczycie, jak wykonuję challenge. Jem burrito podczas skoku na bungee.
Prawda jest taka, że to nie ja skakałam. Byłam tak wielki lęk wysokości, że przy wchodzeniu po schodach kręci mi się w głowie. No ale czego nie robi się dla wyświetleń? Montażyści wkleili moją twarz, a na bungee skoczyła moja fanka, która jest w stanie zrobić dla mnie wszystko. Ostatnio, dla żartu, kazałam jej zjeść moje obcięte paznokcie u stóp. Zgadnijcie, czy to zrobiła. Co jest? Dlaczego ja to mówię? Gdy proszę was, abyście napisali, co u was słychać, to nawet nie czytam tych odpowiedzi, bo mam je głęboko w nosie. Mój cały content jest kopią filmików z amerykańskiego YouTube'a. Prawda jest taka, że wszystko, co robię i mówię, jest sterowane przez mojego menadżera. Zemsta jest słodka jak muffinki czekoladowe. Wystarczyło trochę poklikać, poszperać, postukać w klawiaturę, aż w końcu sprawiłem, że wszystkie ekrany... promieniują światłem, które oddziałają na mózg i odczuwa się niepohamowaną potrzebę mówienia prawdy. Tak jest! Prawdy. Teraz żadna youtuberka nie będzie pluć ani kłamać na dziedzictwo Mikołaja Kopernika. Zebraliśmy się tutaj, aby wyrazić naszą niechęć do środowiska youtuberów. Powtarzajcie za mną. YouTuberzy to frajerzy. 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 Ostatnie wydarzenia odkryły prawdziwe twarze youtuberów. Osób, które miały być wzorem do naśladowania, a są zwykłymi farbowanymi lisami. Te twarze wcześniej chowały się za filtrami i iluzjami, ale my już mamy dość tych kłamstw. YouTuberzy fałszywi na kasę łapczywi. 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 Przez kraj przetoczyły się fale protestów. Milionowe subskrypcje spadły na łeb, na szyję. Korporacje zawiesiły współpracę z youtuberami. Sama platforma YouTube'a zawiesiła możliwość dodawania komentarzy. Widzowie byli wściekli, że ich idole tak ich oszukali. Sytuacja była na tyle poważna, że po uszach dostał nawet rząd. Na pas prezydencki. Nie, niestety nie ma pani prezydentki. Jest teraz na ważnym spotkaniu. Halo? Tak, oczywiście. Przekażę. Dziękuję bardzo za telefon.
Tak, tak, skontaktujemy się jak najszybciej. Aż mnie ręka boli od trzymania telefonu. A ta cała pani prezydentka poszła teraz do sauny, żeby wypocić stres. Co za absurd! Jak zwykle wszystko na mojej głowie. To już nawet mój chomik by zarządził tym państwem. A co za hałas? Domagam się natychmiastowego spotkania z głową państwa! A ja domagam się złapania spraw z tego zamieszania! A ja domagam się specjalnego posiedzenia w Radzie Internetowej. Od tygodnia nic nie wrzuciłam na swoje sociale, bo boję się, że znowu coś palnę. Followy topnieją z minutę na minutę. Musicie coś z tym zrobić! Tak. Prezydentka znajduje się właśnie na tajnej naradzie i rozmawia z ekspertami. Gdyby wszyscy chodzili zrelaksować się do sauny, to nie byłoby wojen na świecie. A co tutaj się dzieje? Wie pani, atmosferę można ciąć nożem. YouTuberzy muszą zmierzyć się z poważnym kryzysem wizerunkowym i oczekują jakichś działań ze strony rządu. Powiem więcej. Chcemy natychmiastowego złapania hakera i wygłoszenia orędzia, że nasze mówienie prawdy to są jednak kłamstwa. W sensie, no, że to nie była prawda, tylko taki prank, badanie społeczne. I pieniężnego zadośćuczynienia i wakacji na Majorce. A mi wystarczy, że pani wystąpi w moim filmiku Spróbuj się nie zaśmiać challenge. Co to za krzyki? YouTuberzy to frajerzy. YouTuberzy to frajerzy. YouTuberzy to frajerzy. YouTuberzy to frajerzy. One wolą hakera od nas? Ale bezczelni! A kiedyś to było. Łapka w górę i oglądam, jak chorągiewki na wietrze. Domagamy się natychmiastowego usunięcia kanałów. Domagam się natychmiastowego usunięcia tych osób z mojego pola widzenia. Pomysły żenały, niech usuną kanały. Pomysły żenały, niech usuną kanały. Pomysły żenały, niech usuną kanały. Ale proszę o spokój, to jest gabinet prezydencki, a nie jakaś obora. Zaraz skontaktuję się z panem Fizem i znajdziemy rozwiązanie. Jestem wysłannikiem hakera. Haker kazał przekazać wam wiadomość, że cały internet wkrótce zostanie zniszczony. Z moich czasów to nie trzeba było robić jakichś zamachów na internet. Z moich czasów to dzieciaki latały po podwórkach jak wróbelki, a nie, że cały czas te nosy w telefonach. Że pogrywali ze swoimi widzami. Jeśli ktoś chce iść do teatru, to idzie do teatru. YouTuberzy są idealnym przykładem do kłamstw
kłamstw i udawaniu. Tylko prawda może nas wyzwolić. Haker początkowo zamierzał usunąć cały internet, choć po czasie stwierdził, że to zbyt radykalny krok. W internecie przecież można przeczytać o wszystkim. Nie wiesz, jak wygląda kubańska żaba drzewna pukająca żarówkę, albo kiedy urodził się Mikołaj Kopernik. Jedno kliknięcie ci dzieli cię od zdobycia wiedzy. Haker więc postanowił znaleźć inne rozwiązania. A co z nami? Czemuś tak panoszysz tym spojrzeniem na internet? Nie wszyscy muszą chcieć tego, co ty. To prawda, ale musicie pamiętać jedno. To my widzowie wybieramy, kto będzie oglądany. A kto znika w odmętach zapomnienia. Dokładnie, niech berło popularności trzymają dobre i mądre osoby. Somebody break your heart. Looking like an angel, but you're savage, love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. You're savage, love. You're savage, la la la. You're savage, la la la. You could use me, 'cause I still want that. But I still want that.